Nie jest to kurs zaawansowany, więc wspomnimy jedynie o najprostszym skoku z lądowaniem na rufie, na małej fali i na płaskiej wodzie. Samo wyskoczenie na desce w powietrze jest banalnie proste, o ile trafimy na odpowiednie warunki, takie jak na przykład tutaj. Do tego nie trzeba specjalnych umiejętności. Niestety nie da się tego powiedzieć o kontroli zestawu w powietrzu i poprawnym lądowaniu. Do tego umiejętności są niezbędne. Zasadniczym problemem jest to, że statecznik deski nie działa w powietrzu, więc jeśli nie zmienimy pozycji, to po wybiciu rufa deski poleci w bok, a żeglarz nieuchronnie spadnie na plecy. Trzeba więc z pasażera zamienić się w pilota. Chwilę przed najazdem na falę unosimy się nad deskę, wyczepiamy z trapezu i uginamy mocno nogi. W momencie, gdy dziób opuszcza falę, wybijamy się energicznie, prostując nogi. Gdy statecznik opuści wodę, ciągniemy pędnik na siebie i podciągamy tylną nogę. Przez moment żagiel jest prawie poziomo i działa jak skrzydło. Staramy się lądować troszeczkę pełniejszym kursem niż podczas wybicia, aby uniknąć spin-outu. Przed lądowaniem prostujemy tylną nogę, aby rufa dotknęła wody jako pierwsza. Należy wystrzegać się lądowania płasko, gdyż grozi to kontuzją stawów skokowych, a także złamaniem deski. Zobaczmy skok na fali jeszcze raz. Znacznie trudniej jest wyskoczyć, gdy woda jest płaska. Trzeba jakby rozbujać deskę. Tutaj jest to dobrze widoczne. Wszystkie pozostałe zasady pozostają bez zmian. Ale aby naprawdę oderwać się od wody wyżej niż na kilka centymetrów, wybicie musi być bardzo energiczne. Jeśli jednak nauczycie się skakać na płaskim, to nie będziecie mieli żadnego problemu ze skokami na falach. Ale o tym innym razem i być może na kolejnym filmie.